Dzień dobry, Jarek Tarański z Velo Małopolska. Trasę rowerową biegnącą śladem danej kolejki wąskotorowej, jaka budowała się w powiecie kazimierskim i błuskim tak naprawdę od paru lat, przedstawiałem wam już nie raz. Z tej racji, że w tym roku zostały oddane do użytkowania ostatnie brakujące odcinki, przyszła pora na takie szersze podsumowanie i oczywiście gorące ponowne polecenie wam tej trasy. Pokażę szybko, jak ta trasa się budowała. Powiem, dlaczego jest to jedna z moich ulubionych rowerowych destynacji na Poniedziu. No i przedstawię też propozycje wycieczek, jakie można wpleść te gotowe 37 km. O znanych mi planach jej rozwoju powiem jeszcze pod koniec filmu. A teraz wróćmy na chwilę do naszych pierwszych wyjazdów w celu doglądania, jak ta trasa się budowała. Ale robi się. Budowę śledziliśmy od początku, bo trasa połączy się kiedyś z małopolskim odcinkiem trasy Velo Natura i w przyszłości ma też być częścią europejskiej trasy Eurovelo 11, która zepnie rowerowo Kraków i Kielce. Pod budowę tej trasy wykorzystano w większości torowiska nieistniejące już od paru dekad kolejki wąskotorowej. Dzięki temu trasa rowerowa ma niewielkie nachylenia i jest w większości odseparowana od ruchu samochodowego. To plus asfaltowa nawierzchnia ścieżki sprawia, że jest ona dostępna dla wszystkich, niezależnie od typu roweru czy posiadanych umiejętności. Delikatne pofałdowanie tych terenów Poniedzia sprawia, że kiedyś pociągi, a teraz trasa rowerowa delikatnie meandruje pomiędzy okolicznymi chopkami, więc przed oczami naprawdę nie ma nudy. Dodatkowo trasa pełni też rolę ścieżki przyrodniczej i biegnie w dużym stopniu przez morze zieleni. Jedzie się głównie przez pola uprawne i liczne zagajniki, co sprawia, że na trasę warto zaglądać od wiosny do jesieni, żeby obserwować, jak zmienia się tu krajobraz. Zresztą sami popatrzcie. Z małych uwag. Na paru skrzyżowaniach przydałoby się lepsze doznakowanie i określenie pierwszeństwa, ale ponoć gmina ma to już w planach. Kilka informacji praktycznych. Dla początkujących i rodzin polecam dojazd z rowerami samochodem do Kazimierzy Wielkiej, z Krakowa to niecała godzina, i rozpoczęcie wycieczki np. nad Zalewem na Małoszówce. Polecam jazdę najpierw w kierunku Wiślicy, powrót i przekręcanie jeszcze tam i z powrotem w stronę małopolskiego Kościelca. W samej Kazimierzy Wielkiej jest najwięcej lokali gastronomicznych w okolicy i parę atrakcji do zwiedzenia, jak rynek, baszta czy park miejski. Ogólnie to miasto jest kolejną miejscowością uzdrowiskową na mapie Poniedzia. Wkrótce udostępniona zostanie mieszkańcom i turystom tężnia solankowa, a w sąsiedztwie funkcjonującej pływalni Wodny Raj na ukończeniu jest budowa odkrytego, całorocznego basenu termalnego z wodami siarkowymi. Wskoczyć do takiego basenu po dobrej jeździe brzmi jak dobry plan, więc przyznam, że czekam mocno na jego otwarcie.
Dla tych bardziej zaawansowanych, którzy lubią dłuższe dystanse, polecam splecenie sobie tej trasy na przykład w pętle z małopolskim odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej z przekroczeniem Wisły mostami w Nowym Brzesku i Nowym Korczynie. Jeśli ktoś nie chce czekać, aż powstanie docelowa trasa Eurovolo 11 z Krakowa do Kielc, to polecam też miks małopolskiej Wiślanej Trasy Rowerowej, Trasy Kazimierskiej i spokojnych dróg przez Busko i Chmielnik. Może nie jest to najkrótszy ze znanych mi wariantów takiej wycieczki, ale na pewno jest aktualnie najbardziej płaski. Dla miłośników poniedziałek polecam też opcję pogravelowania po tutejszych okolicach z wykorzystaniem tej pokolejkowej ścieżki rowerowej. Polecam na przykład zwiedzenie Wiślicy czy Pińczowa oraz zanurkowanie dzięki grubszym oponom w kolebkę państwa polskiego, między innymi zahaczając o Stradów, gdzie znajduje się największe grodzisko w Polsce. Na zakończenie parę słów o planach rozwoju tej trasy. Do końca 2023 roku powstanie kolejne 14 km tej pokolejkowej trasy na terenie Małopolski. Trasa ma być budowana od Lekszyc przez całą gminę Proszowice, natomiast dalsze odcinki tej trasy do Krakowa powstaną w perspektywie 2-3 lat. Są też porządne plany na kontynuację tej trasy w województwie świętokrzyskim. Najbardziej zaawansowany projektowy jest odcinek od Koniec Mostów do Pińczowa, co daje nam około 28 km, ale kiedy to dokładnie powstanie, tego niestety jeszcze nie wiem. Wszystkie propozycje wycieczek znajdziecie w opisie filmu, a ja oczywiście gorąco zachęcam do subskrybowania, no i oczywiście do jazdy.